Kochani, dziś przychodzę do Was z testem na żywo dwóch produktów, które ostatnio miałam okazję sobie kupić, a mianowicie będzie to maskara z Maybellinu The Rocket Volume i kredka do ust z Golden Rose, numerek, już Wam mówię, numerek 203 i jest to taka piękna, ciemna śliwka. I powiem Wam, że ja tą maskarę już miałam okazję testować u swojej koleżanki i po prostu byłam nią zachwycona, więc stwierdziłam, że zrobię Wam test na żywo tej właśnie maskary. A tak naprawdę ta kredka do ust to taki mały bonus. Kupiłam ją właśnie wczoraj. Stwierdziłam, że będzie pięknie wyglądała na lato do jakiejś białej sukienki, właśnie takie ciemne, śliwkowe usta. I stwierdziłam, że wezmę ją sobie. Cena tej oto kredki to około 7,50. Nawet nie wiem, czy nie równo 7,50. A jeśli chodzi o maskarę, ona w regularnie najcenie kosztuje 30 zł. Oczywiście na jakichś stronkach internetowych znajdziecie ją dużo taniej. Ja akurat dorwałam ją na promocji za 17 zł, także... I tak naprawdę czekałam na promocję, żeby była właśnie ta maskara na jakiejś przecenie. I dorwałam i kupiłam. Jeszcze szybko stwierdziłam, że pokażę Wam szczoteczkę. Szczoteczka jest taka dość gruba, silikonowa. Ona nie jest jakoś bardzo giętka, jak widać. Ale jest naprawdę spora, więc jeśli ktoś nie lubi takich szczot wielkich, to nie wiem, czy to będzie maskara dla niego. Ja natomiast uwielbiam, jak właśnie szczotka w maskarze jest taka bardzo, bardzo duża. Niekoniecznie silikonowa, ale naprawdę, jeśli chodzi o tą szczoteczkę, bardzo dobrze mi się maluje nią rzęsy. Przynajmniej z tego, co pamiętam. Efekt po jednej warstwie, po nałożeniu właśnie jednej warstwy tuszu. I ja za chwilę jeszcze dołożę drugą i zobaczycie, jak wygląda cały efekt. I tutaj możecie się zobaczyć jeszcze niepomalowane rzęsy. Ja nie mam jakoś mocno krótkich rzęs, mam je dość gęste. I tutaj macie efekt już z pomalowanymi rzęsami. Jak widzicie, efekt jest naprawdę super. Wyglądają rzęsy na takie sztuczne, długie, więc jak dla mnie jest naprawdę super. Ja teraz pomaluję sobie drugie oko i już do Was wracam. Jak widzicie, tutaj możecie zobaczyć pełny efekt. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Ja natomiast jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tego tuszu i myślę, że będę do niego wracała. Oczywiście, jeśli się nim maluję, to zawsze się umarzę, bo ta szczoteczka jest jednak bardzo duża, ale jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza i jednak jestem skłonna wytrzeć się tam, gdzie się umarzę i mieć tak ładne rzęsy, niż, nie wiem, nie umazać się, a te rzęsy, żeby były takie kiepskie. Także ja Wam serdecznie polecam tą maskarę. Ona się ani nie osypuje, ani nie... nie skleja, ale nie opada. Jakoś tak bardzo dobrze mi się trzyma. Też mi się jakoś nie rozmazuje specjalnie. Bo tak jak mówię, już testowałam tą maskarę u swojej koleżanki. I teraz zabieramy się za usta. I jak możecie zobaczyć, tu jest ta kredeczka, o której wcześniej już mówiłam. Jest to kredka z Golden Rose, numerek 203. Jest to taki piękny, śliwkowy kolor. Tutaj możecie zobaczyć, jak on wygląda. I tak jak mówiłam, ja ją kupiłam ze względu na to, że chcę po prostu malować sobie nią usta do jakiejś białej bluzki, sukienki. Myślę, że to będzie taki fajny kontrast i coś innego niż czerwie, więc stwierdziłam, że wezmę ją, a za tą cenę naprawdę się opłacało. I teraz pokażę Wam, jak ona wygląda na ustach. Powiem Wam szczerze, że jeszcze jej nie używałam i nie wiem, jak będzie się nią malowało usta, więc to będzie taki prawdziwy test na żywo. Dobrze, już tutaj nałożyłam tą kredkę na usta i powiem Wam, że jest to taki bardzo ciemny, śliwkowy kolor, więc jak na razie jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Gdzieś napiszę Wam z boku, ile się mniej więcej trzymała i powiem Wam, że ja sądziłam, że trochę gorzej będzie się nakładało tą pomadkę, bo jednak, znaczy tą kredkę, bo ona jednak jest dość ciemna,
Ale powiem Wam, że jeśli chodzi o nakładanie, jest dość przyjemne. Nie miałam jakichś większych trudności z tym i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Oczywiście napiszę Wam, tak jak mówiłam, gdzieś tutaj i pod spodem w opisie, ile się utrzymuje na ustach. Tak mniej więcej oczywiście, ale wiadomo, że jeśli jest to kredka, jest to matowa kredka, więc myślę, że ona się będzie dość sporo utrzymywała na ustach. I tak, jestem bardzo zadowolona. I jak na razie wszystko jest na plus, więc bardzo się cieszę, że ją kupiłam. I tak, mam nadzieję, że test Wam się podobał. I oczywiście widzimy się już w następnym filmiku. Pa, pa!